Siemano mordeczki, z tej strony człowiek artysta. Witam was dzisiaj z Haszczy, gdzie razem z Kleverem pokażemy wam kawałek linii kolejowej. Oczywiście jestem w Wyszkowie, to co, lecimy? Słuchaj, ptaki. Dowiedziałem się, że trzeba uważać na kleszcze. Ale dam radę. Już pewnie wiecie, że... Ja już mam kurwa jednego na spodnia, dobra, też. No, pięknie. Prawie kurwa jebany. Dobra, lecimy dalej. Dobra, stary. Nie strasz. Ja te spodnie założyłem, to widzę. Trzeci kurwa. Trzeba szybko to robić. Ja pierdzielę. Ja później to rozkminię, rozkminię to, zobaczymy. Będziemy się łuskać jak małpy. Normalnie kurwa. Ja mam kurwa sprawy. Tam z tyłu jest linia. Nie wiem, wrzucam je do wody i niech się żyje. A jeżeli chodzi o Wyszków, to kto tutaj maluje? Borg, ja i jeszcze małolaci, no. 4-5 dziewczyn i jeden ziomek, dwóch ziomków, jeden z okolicznej wsi, a drugi tutaj lokalny. Małolaci się uczą. No to elegancko. Trzeba młodym dać jakąś szkołę, co nie? Tak, jak najbardziej. No, teraz fajnie, fajnie by było to wykładać przyczynek. Bo oprócz sam to wiesz, porównywałem tego mnóstwo kurwa właśnie z taką, żeby zagrały. Żeby to szło, bo jednak na farby drogę. Oczywiście. Jest fajna miejscówka, bo można na spokojnie sobie tak, wychillować. No, nawet... Pod warunkiem, że kleszcze ci nie zjedzą. A czy wiesz, to tak w lato to jak nie ma masowych kleszczy. Ale teraz właśnie kurwa. Ja wiem, że tu jest taki okres po prostu. Ale najlepiej spryskać się kurwa i kurwa. Oto jeden z pierwszych ten borski klewer. Tak, te dwa pierwsze tutaj powstały na tej ścianie. Okej. Spokoj, siedzą do dzisiaj. I to kurwa, emulsja rozjebana z wodą i to w listopadzie kurwa. O kurde, nieźle. No ale tu jednak cienie zrobiłem beltonem żółtym. Ale ramkę zrobiłem dupki kolorem białym. No i siedzi jak widać. No z obi, targówka. To jest dziewczyna, no, tak? Tak, tak, to moja siostra młodsza. Okej. Okay. To też jest pierwszy, jeden z pierwszych grupów. No to fajnie. Trzeci, o tak, tak naprawdę to jest trzeci. Grup, który tu powstał. Tylko, że tu było jednak, tu było te, widzisz, te wszystkie drzewa, które były pościnane, to były chyba hardcore. W sumie tak przedostać się przez to. Tak, tak, my pierwsze te trzy wrzuty robiliśmy tak po prostu, że te miejsca były wolne i kurwa, no jednak było troszkę tu kombinacji, żeby przejść. Nawet zdjęcia zrobić było ciężko, co? Tak, tak. A te ksywki tych osób, co są tutaj na tym wrzucie? Tak, to moi znajomi.
To co, lecimy dalej. Tylko dobrze na ramkę wziąłem, to zajdziemy coś reszty, kurwa, na filmie. No pięknie, ale udało się. A ty chciałem to jebać. Rozbiję. Lecimy dalej. Trzeba się trochę przez chaszcze przedostać. Już mi się podoba miejscówka. Może zaczniemy z tej strony. Kurde, naapałem trochę kleszczy. Chyba. Zaraz sprawdzimy. Zobaczcie, jak już. A co to są za budynki? Co to są za hale? Kurde, gdzie jestem?
Ja już z daleka skręcę, wiesz? To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się, człowiek artysta. Elo!